Luty był bardzo udanym miesiącem dla inwestorów na giełdach światowych, w tym dla inwestorów na warszawskim parkiecie. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 5,5%, natomiast indeks największych spółek WIG20 6,5%. W tym miesiącu indeks Dow Jones przez 12 sesji z rzędu bił rekord wszechczasów. Które spółki radziły sobie dobrze w tym generalnie dobrym miesiącu, to m.in. Lotos, który zyskał prawie 30%. Było to związane z szacunkowymi wynikami finansowymi opublikowanymi przez spółkę. Zysk operacyjny za zeszły rok wyniósł 1,8 miliarda złotych, zysk EBITDA 2,8 miliarda złotych, natomiast EBITDA LIFO 2,6 miliarda złotych. Oprócz tego pojawiły się wypowiedzi Henryka Kowalczyka, który wspomniał o jednym z rozważanych scenariuszy, czyli połączeniu Lotosu z PKN Orlen po to, by zwiększyć udział Skarbu Państwa w PKN Orlen, gdzie Skarb Państwa ma obecnie 27% udziału. Te informacje ucieszyły inwestorów. O ponad 20% swoją kapitalizację zwiększyła Bogdanka. Było to związane z informacjami dotyczącymi tego, że w przyszłych latach spółka może wypłacać do 50% zysku jednostkowego netto na dywidendę, a także o tym, że przygotowuje złożenie koncesji na złoże Ostrów, które miałoby przedłużyć żywotność jej kopalni o 50 lat. A oprócz tego spółka poinformowała, że jest zainteresowana koncesjami na inne złoża, m.in. K6 i K7. Dobrze w lutym radziły sobie banki, szczególnie te, które mają duży udział kredytów walutowych hipotecznych, w tym szczególnie Getin Noble Bank. Było to związane z wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że kredytobiorcy mają nie czekać na potencjalne decyzje czy to prezydenta, czy rządu w sprawie różnego rodzaju ustaw, natomiast mają iść do sądu i domagać się respektowania swoich praw, ponieważ rząd nie może podejmować decyzji, które mocno obciążałyby banki, co zagrażałoby stabilności sektora finansowego. Wśród spółek, które mocno traciły w lutym, znalazł się Eurocash, który znacząco pogorszył swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał w 2016 roku. Wynik wyniósł 67 milionów złotych, co było wynikiem o 30 milionów złotych gorszym niż w czwartym kwartale 2015 roku. Swoimi wynikami rozczarował także Orange. Spółka dokonała odpisu aktywów w czwartym kwartale zeszłego roku na 1,8 miliarda złotych, co spowodowało, że w całym roku strata spółki wyniosła 1,7 miliarda złotych. Dodatkowo pojawiła się informacja, że zarząd nie będzie rekomendował dywidendy za zeszły rok. Ponad 10% w lutym straciły akcje Voyasa. Było to związane ze słabymi wynikami sprzedaży na tle konkurencji. Przychody za styczeń spadły o 3%. Moje typy na marzec to LiveChat, czyli spółka, która korzysta na drożejącym dolarze, a także nadal silnie zwiększa swoją bazę klientów. Team, który powinien korzystać na ożywieniu w branży budowlanej, a także Idea Bank, czyli ten przedstawiciel sektora bankowego, który nie korzystał silnie na odbiciu, które mamy od 3 miesięcy.